There was a time in my country when it was very hard to live a full life. You had to make a choice, either to go against the tide, be courageous and do what you want to do, or just live in the shadows. And this is a poem about the man who spent his life in the shadow of fear. Fear that he was trying to hide, but that was always eventually coming out. The author of this poem is called Konstantin Delfons Gałczyński. Posłuchajcie, o dziadki, bardzo ślicznej balladki. Był sobie pewien pan, na twarzy kwaśny i wklęsły, co portek miał z 15 par, a może 16. I wszystkie mu się trzęsły. Włoże szare, jak w febrze. Granatowe też. Marengo jeszcze lepsze. I to wszystko wzdłuż i wszerz. Krótko mówiąc, w którekolwiek portki kończyny swe dolne wkładał, to trzęsły mu się one, jak nieprzymierzając osika. I w ten sposób, przez trzęsienie, pan miał żywot bardzo lichy, bo wszędzie, gdzie wszedł, zdziwienie, a potem śmichy i chichy. W końcu babcia, czy może ciocia, już nie pamiętam kto, powiedziała do tego pana: chłopcze, ty mi uschniesz, bo nad portek sprawą przedziwną tyś wylał trzy morza łez. A znowu nie jest tak zimno, więc spróbuj chodzić bez. Toć są materiały urocze, toć są, kochanie, toć, ty kup sobie jakiś szlafroczek i w tym szlafroczku chodź. Lub od razu na zadek kup sobie spódnic troszkę, a do tego w komplecie parasolkę i broszkę. Też innych rzeczy mnóstwo, kociackie ohendustwo, rzęsy z drutu, najlony. I już będziesz urządzony. A rzęsy sobie wyskup i tak wyglądasz jak biskup. Kupił pan sobie szlafroczek. Chodził w tym szlafroczku roczek, ale tylko w ciemności, bo i szlafrok trząsł mu się trzości. A i portki schowane w kredensie też się nie zrzekły tych trzęsień. Trzęsło się całe mieszkanko, kanapy, futryny, bo to był melancho i bardzo cykoryjny. Tutaj się kończy ballada o tych portkach się trzęsących. Z balladę morał gada. Morał następujący. Gdy wieje wiatr historii ludziom, jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsły się portki pentakon.